Witamy w kolejnym odcinku Zagłębia Talentów. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy z tego względu, że po raz pierwszy u nas gościem będzie przedstawicielka płci pięknej. Mamy zaszczyt gościć Karolinę Poszejowską. Witam. W związku z tym, że tematyka dzisiejszej rozmowy będzie obracać się dookoła tańca, chciałem od razu zapytać Ciebie, czym jest dla Ciebie taniec? Właściwie to taniec jest dla mnie wszystkim, a jest ekspresyjną formą wyrażenia siebie, lekarstwem na każdą chandrę, walką z własną słabością. Właściwie jest całym moim życiem. A powiedz, jak zaczynała się Twoja przygoda z tańcem, bo z tego co wiem, całkowicie inaczej wyglądało to, kiedy stawiałaś swoje pierwsze kroki taneczne. O, pierwsze kroki, to daleko się musimy cofnąć. Ja zaczynam od baletu, chyba jak każda mała dziewczynka. Przygoda się bardzo szybko skończyła, kiedy trzeba było podjąć decyzję, czy zostaję w domu, czy idę dalej do szkoły baletowej z internatem. No, do takiej szkoły nie poszłam. W gimnazjum zainteresowałam się tańcem irlandzkim i tą przygodę ciągnęłam bardzo długo. Jest dla mnie bardzo ważny, uwielbiam go. Na studiach również trenowałam taniec irlandzki. Tak samo wróciłam troszeczkę do baletu, chodziłam na takie specjalne lekcje dla dorosłych, ale to robiłam bardziej dla siebie niż żeby przekazywać to innym. Miałam styczność z tańcem ludowym polskim, który uwielbiam, a później zainteresowałam się pole dance. A właśnie skąd przy tym wszystkim, wspominasz tutaj o balecie, wspominasz o tańcu irlandzkim. Skąd w ogóle nagle wziął się pomysł na pole dance? Skąd czerpałaś inspirację i skąd wziął się pomysł, żeby to robić po prostu? Wiesz co, ja zawsze tańczyłam stopami, nigdy rękami i stwierdziłam, że może czas na zmianę. Miałam również koleżankę, która zawsze namawiała mnie, żebyśmy spróbowały. Mnie się udało spróbować i nie, przynajmniej do tej pory. No i tak jakoś od następnej koleżanki nauczyłam się takich najprostszych figur. No a w sumie pół roku później, może trochę dłużej, zaczęłam trenować sama i tak już zostało. Do tej pory trenuję sama, czasami chodzę na... możemy zrobić zdjęcie. Zapomniałam jak to się... warsztaty. Czasami, jeżeli mam okazję, chodzę na warsztaty, które prowadzą ludzie praktycznie z całego świata. Byłam na warsztatach prowadzonych przez Czeszkę, również przez Irlandczyka, do spółki z Polakiem. Świetnie było. W tym momencie obecnie ty uczysz, ty trenujesz ludzi pole dance'u. Powiedz, jak wygląda trening, bo szczerze powiedziawszy, jak przeglądałem wasze filmiki czy filmiki na internecie, to oprócz tego, że trzeba mieć dryg do tańca, to też należy mieć nie lada pojęcie o akrobatyce. Wiesz co, na początku nie wybiegałam aż tak daleko, bo zaczynamy sobie od rozgrzewki. To jest jednak ważne, żeby bardzo dokładnie rozgrzać przede wszystkim ręce, jeżeli zaczynamy robić figury, które angażują resztę naszych mięśni, no to oczywiście rozgrzewka również się rozrasta. Na początku robimy naprawdę łatwe figury typu strażak, typu hak. Natomiast właśnie oglądając te filmiki z internetu, tam już są takie zaawansowane figury i wszystkim się wydaje, że właśnie od tego się zaczyna. Nie od tego. A powiedz, jak kobiety przyjęły tutaj na Zagłębiu pole dance? Czy jest taki boom, czy jest jakiś podział na grupy wiekowe, które przychodzą, które są zainteresowane tym tańcem, czy po prostu jest totalny miszmasz? Przychodzą wszyscy, bo są ciekawi, bo chcą coś nowego zrobić. Wiesz co, przychodzą wszyscy, nie ma, znaczy wiadomo, im młodsze osoby, znaczy tak, no dobra, źle. Przychodzą osoby w bardzo różnym wieku. Przychodzą zarówno dziewczyny, które są w wieku licealnym, czy studentki, a panie powyżej 30, 40, jak najbardziej. Myślę, że wszyscy. Kobiety przyjęły go bardzo przychylnie. Myślę, że im się podoba. Jest to na pewno dla nich forma rozwoju własnego ciała.
wzmocnienia mięśni, a przy okazji mogą się poczuć no, kobieco, prawda? A właśnie w związku, mówimy o treningach, mamy przygotowany jakiś konkurs, możesz o nim powiedzieć i jakie pytanie padłoby w konkursie i co możemy wygrać? Jasne, więc zacznę od nagrody, będzie motywująco. A nagrodą będzie wejściówka na zajęcia pole dance, darmowa. Natomiast nasze pytanie konkursowe brzmi, czy pole dance jest wpisany w poczet dyscyplin olimpijskich? Także na poprawne odpowiedzi czekamy na naszym profilu. Pod linkiem umieszczajcie poprawne odpowiedzi. Nagroda myślę, że jest cenna. Jeżeli będą nas oglądać kobiety, to dla was jak najbardziej. Jeżeli mężczyźni, no to dla waszej dziewczyny, mamy. Tak jak tutaj powiedziała Karolina, nie ma tutaj podziału na grupy wiekowe. Wszyscy mogą tańczyć pole dance. A powiedz, jak wyglądają twoje plany na najbliższe lata? Czy może za 2 lata spotkamy cię w całkiem nowej roli, czy raczej będziesz chciała się jeszcze rozwijać w tym kierunku? Jak najbardziej chciałabym się rozwijać w pole dance, a jednak nie wykluczam, że zainteresuje mnie również jakaś inna dyscyplina. No ale tak jak mówię, nawet jeżeli zainteresuje mnie coś nowego, na pewno nie porzucę pole dance'u. Mamy takie zasadnicze pytanie, które zawsze zadajemy naszym gościom. Chcieliśmy zapytać ciebie, chociaż wiemy, że spędzasz dużo czasu poświęcasz na taniec. Powiedz, czy są jakieś ciekawe miejsca na Zagłębiu i jakie są szczególne dla ciebie? Zagłębie jest pełne ciekawych miejsc, pełne historii. A to wszystko zależy od tego, co chce się robić. Dla mnie takim bardzo szczególnym miejscem jest Park Zielona. A to może wydać się trochę nielogiczne, bo właściwie nic tam nie ma, ale to jest taka oaza spokoju, kiedy nie ma tam, wiadomo, rzeszy osób, które tak jak ja się tam wybierają, bo ładna pogoda za oknem. Tak samo, no wiadomo, standardowo mamy piękne jeziora Pogoria, mamy pałace, mamy zamek, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy do zwiedzania, czy po prostu do odpoczynku. Zatem zachęcamy do udziału w konkursie, do odwiedzenia tego miejsca, jakim jest Misfit w Będzinie. Tobie dziękujemy za rozmowę, zapraszamy do konkursu, zapraszamy na treningi, a my widzimy się niebawem.